Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Weronika Chodakowska i jestem pianistką. Dzisiejszy koncert jest częścią trasy koncertowej promującej mój debiutancki album From Lviv to Paris z dziełami fortepianowymi Karola Mikulego, ale także w duecie wystąpię z Charlotte Sossą, niemiecką skrzypaczką. Wykonamy kompozycję Clary Schumann, aranżację Nocturnu Esdur, opus 9 Fryderyka Chopina i Ave Maria Bach Gnot. Mein Name ist Charlotte Sosa und ich bin Geigerin aus Berlin. Wir haben heute ein besonders schönes Repertoire des Konzertes Chopin und seine Schüler. Chopin hat sehr wenig für Geige geschrieben, deswegen haben wir auch andere Stücke dabei, die genauso schön sind. Zum Beispiel Clara Schumann, eine weibliche Komponistin, auch etwas Besonderes, dass es jetzt viel mehr Frauenkomponisten gibt, die gespielt werden. Wir spielen Romanzen. Das sind Salonstücke. Sie hat diese Romanzen geschrieben für Konzerte in einem ähnlichen Rahmen, also für Kammerkonzerte in einer familiären Atmosphäre. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj właśnie w Wołczkowie na takim koncercie zaprezentować ten wyjątkowy i różnorodny repertuar Karola Mikulego, kompozytora, który jednak nie jest postacią znaną szerszej publiczności. Są to przepiękne, bardzo oryginalne kompozycje, które zapadają na długo w pamięć słuchaczy. Wrażenia są niebywałe po prostu. Nasi młodzi artyści polsko-niemieccy stanęli na wysokości zadania. Piękne wykonania, piękna akustyka, piękne wnętrze. To wszystko sprawia i pełna sala, że ciarki przychodzą po prostu po plecach. Takich imprez jak najwięcej. Super inicjatywa, takie spotkanie, obcowanie z żywą muzyką. Jesteśmy bardzo wdzięczni i zadowoleni, że możemy tutaj być razem. Bardzo podobają mi się takie koncerty, ponieważ pokazują mi, co chcę robić w przyszłości. No niezmiernie się cieszymy, że coś takiego w regionie jest. Ich wohne auch in Berlin und da geht man auch in die großen Konzerthäuser. Und es ist natürlich jetzt hier schön, dass man auch der Bevölkerung in der ländlichen Region das möglich macht mit Künstlerinnen aus Berlin und Künstlern hier aus Stettin. Ten występ bardzo mi się podoba. Może ja nie jestem profesjonalistą, bardziej bym powiedziała laikiem, ale jestem zauroczona właśnie i wykonawcami, i tym repertuarem. Bardzo mi się podoba.